Hiro i gra. Darksiders Genesis, witajcie. I co, na początek może chciałbym się pochwalić, bo tutaj udało mi się przejść ten labirynt, jak to jest, tego lewiatana. I przez to, nie, gdzie tutaj, udało mi się zdobyć właśnie ten lewiatan, rdzeń postaci. A żeby kolejne się udało, no to trzeba już się trochę postarać. Myślałem, że uda się w miarę szybko to, ale jednak nie. Tak więc to sobie znowu gdzieś tam poza odcinkiem spróbuję. A teraz co? Lecimy dalej z misjami. Eden główny. Po znalezieniu ukrytego przejścia do Edenu jeźdźcy ruszają w drogę, licząc na konfrontację z Lucyferem. Widzę, że tutaj zbytnio znajdziek nie ma żadnych. Więc pewnie nowi przeciwnicy tylko, ale no to co? Let's go! No. Ładnie to wygląda. Ciekawe, czy to z aniołami będę walczył, czy jak? Wow. Pole ognia. O. Eden nadal płonie po takim czasie. To miejsce to grób. Nie dla żywych, ani dla nas. Grób. Nasz grób. Chodźcie. Spocznijcie, bracia. Spocznijcie. Nefilim, to niemożliwe. Coś ich ożywiło. Albo ktoś. Stawiam na Lucyfera. Proste istoty. Wasi bracia i siostry będą żyć z mojej woli. I umierać z mojej woli. Z woli Astarte. Astarte? Byłaś aniołem. Miałaś strzec Edenu. Lucyfer wskazał mi drogę. Drogę ucieczki z tego cmentarza. Oh. Wy jednak zostaniecie tu pogrzebani pośród zmarłych. Czyli bosik. Tego się w sumie nie spodziewałem. Wow. Umarli powstają. Sami to na ciebie sprowadziliście. Jakieś koło zatacza. What the fuck. Ale muzyka głośno jest. Albo ja mam na słuchawkach tak głośno. Chcę trochę przyciszę. No i teraz. Dobra, gdzie ona jest? Czyli tutaj bardziej walka na koniu. Myślałem, że ten. Na razie to takie jest. Łatwo, można powiedzieć. Mam tu twoją zemstę, potworze! O! Łożysz ty! Co ona zrobiła? No to jest jakiś mocniejszy. Uważaj! Używa mocy! A nawet jakie mam tu zadania? Dobiec rytualny stos 20 razy. Wszystkie z... Okej. Czyli finishery jakieś bym musiał porobić pewnie. Dobra, jeden jest. Ale czemu nie mogę... A nie mogę przyzwać konia. Gdzie ty jesteś? Eden, będzie twoim grobem. Kurde, chciałem mu finishera zrobić. Gdzie ty jesteś?
czy że mają. Okej. Okay. Jole, epicka muzyka. Możesz ty. Chyba nie o tych wskrzeszonych chodzi. No, teraz już mogę. Halo. Shit, zabił mnie. Znaczy, zabiła. To... Teraz mogę konno. Muszę mu tu gonić. Chwilowo tylko tak chyba mogę, nie? Znaczy mogę rzucać tym. Ale... No dawaj. O, 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 się wywaliła. Jesteśmy jeść w stanie. Łożesz w mordę. Używa mocy. Dawaj, uciekaj. Bo tutaj kurde. Używa mocy. Ej, A, bo ten mnie tu. O kurde. Chyba nie będzie tak łatwo. Coś czuję. No, a tym bardziej, że chyba sobie wezmę zwykłą broń może. To tak kurde. I od nowa pewnie, nie? Właśnie. Shit. Myślałem, że to jednak takie trochę łatwiejsze będzie, ale jednak nie. W sumie tylko nabiega w kółko, bardziej tutaj ci przeszkadzają. To chyba najlepiej się sprawuje właśnie waśń, jeśli chodzi o jazdę konną. A, bo teraz nie mogę właśnie... Konno. Czyli ty muszę finishera. Ożysz ty. Mnie to kurde. Oj, 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 oj. Oj. O, ale go kurde zmierzył. Mogę w nią strzelać? O, i teraz. No teraz biega w kółko. Ale muzyka jest mega. No, trochę szybciej chyba biegnę od niej chwilowo. Chyba, że jak dostaję to... To ten... To ona wolniej jakby biegnie. Jak dostaje obrażenia, nie? Nie wiem. No właśnie, te kurde, takie te czerwone, to one tu... A, mam tu. Właśnie. Tutaj chwilowo sobie tak. Ty bym musiał z finishera załatwić. Wow. Odsuń się. Cię piorunem pożarze. Okej. No widzę, te same teksty się już powtarzają. Chwilowo.
No, no. I finisher. Czyli w sumie jeszcze trzech by zostało. A mogę cię tak? Może trochę za wcześnie to załączyłem. Kurde. A może to? Aj. Myślałem, że jeszcze zdążę trochę ją zaatakować. Dobra, co ja tu mam? 5 razy już ten stos i tutaj chyba tylko finisher i ją pokonać. No to myślę, że bez problemu uda mi się ją zabić. Znaczy wykonać te zadania. Kiedy tutaj te czerwone. Myślę, że może teraz nimi się zajmę, bo one tutaj dosyć mocne obrażenia dawają. Są jakieś upadłe anioły albo coś w tym deseń. Oj, teraz mnie... Dawaj ich je. Znaczy ich je. Dawaj ich. Tu trzech, to będzie trochę lepiej dla mnie. Bo ich tutaj, kurde, trochę... poturbuję. Chociaż prąd... prąd... amunicja do tego mi się kończy, ale... nie powinno być źle. Wow, co to kurde jakieś... O, tu jednego. Akurat sobie też... Biegnie. Nie to, tego chciałem. No, no, uciekaj! O. No i czemu nie zrobił mu finishera? Dobra, i teraz powinienem móc zaraz konno. Albo jeszcze nie? Patrzę, mnie tu trafić, widzę. Gdzie ty jesteś? O, teraz właśnie konno mogę. I podejrzewam, że to już ostatnia faza, chociaż... Możesz ty. Ostrożnie, bracie. Ej, konia mi załatwiła. Nie wiedziałem, że tak może być. Gdzie ona jest? Kurde. Bym musiał tych faktycznie tutaj wytłuc. I teraz ją. Szarżuję na środek. Okej. Teraz widzę, coraz więcej ich tutaj się naradza. Znaczy najwięcej skrzesza. O, ale teraz szybciej chyba trochę biegnie, mi się wydaje. Okej. I powinno być już chwilę koniec. O! To miot zemsta za Neville. Nie, nie byłam dość silna. Zemstę! Zemsta? Zrobiłeś z naszych zmarłych swoje zabawki. Już ja ci pokażę zemstę. Przeklęty potworze. Ja też pragnę jej śmierci, bracie. Ale musimy zachować zimną krew. Rada potrzebuje odpowiedzi. Macie czelność nazywać mnie potworem. A co z krwią na waszych rękach? Ani słowa więcej, aniele. No, czyli wojna się chyba wkurzy. Zwykłymi rzeźnikami, zdrajcami, którzy wytrzebili swoich. W imię czego? Równowagi? No, się ze złości. Znam twoją przeszłość. No i tyle było. Już nic by nam nie powiedziała. Poszukamy śladów Lucyfera i jego szachrajstw gdzie indziej. To było
Wojno, posłuchaj. To, co mówiła... Jakkolwiek znała tajemnicę, wolę je usłyszeć od ciebie. Pewnego dnia o wszystkim ci opowiem. Pewnego dnia ja również. Wow. Takie zwarcie przy zadaniu obrażenia mamy 5 szans na zapewnienie amunicji. No! To się udało chyba wszystkie te misje. O. A ty co dajesz? Zagłada. Droga do twojego celu eksploduje? Z opóźnieniem zadając bardzo lekkie obrażenia. Zgodnie się z nią niszczycielskie świata. To wrogowie zabicie przez niszczyciela eksplodują. Okej, nie wiem o co. Kaman, ale pewnie się dowiem. Za jakiś czas. Tu jeszcze mam. Ten jeszcze gdzieś tu jest? O, tu jest jeszcze jedno. Chyba więcej nie ma. Raczej nie. To można chyba zakończyć tę misję. Znaczy ten... Jeźdźcy pokonali Astarte. W sumie mogłem się domyślić, że tu może być walka z bossem, bo nie było żadnych znajdziek, ani skrytki, ani nic, żeby tutaj... Znaczy, żeby tam coś znaleźć. Tak jak się obawialiśmy, Eden jest skażony mrocznymi działaniami Lucyfera. Nie skończył ze światem umarłych. Wiele jest tam sekretów, które mogłyby mu pomóc osiągnąć cel. A teraz jeszcze inni podążają za nim do Edenu, by go wesprzeć. Musimy więc zamknąć przejście. To nie takie proste. Na początek potrzebowałbym czegoś o bezmiernej anielskiej mocy. No. Jaki anioł nam niby pomoże? Żaden żywy, ale niebiosa ściągnęły swoją najpotężniejszą broń do walki z Nephilim w Edenie. Może tam, pośród trupów, znaleźlibyśmy odpowiedni relikt. O tak! Prakamień! Okay, czyli z powrotem do Edenu będzie. Co? Przepraszam bardzo? Prakamień to boska moc w najczystszej postaci. Przynieście go mnie, a może zdołamy zapieczętować przejście Lucyfera. Czyli wracamy do Edenu. Świetnie. Blokowano nową misję. Jej. A w sumie ten. Nie wiem, bo też kurde mogę tam iść do Fulgrima niepotrzebnie tędy. No około w sumie ja też jeszcze chciałbym się trochę pochwalić, bo tutaj właśnie są przedmioty. To i tutaj z bossów, których właśnie pokonałem. No może nie właśnie, ale tam wcześniej gdzieś się ich udało pokonać, to się pokazały te przedmioty. Gdzieś tam założyłem, dobra. Przywraca drugi punkt gniewu przy użyciu eliksiru. Ciężka ilość odzyskane zdrowia podczas używania eliksiru. To nawet też by było dobre. Rdzeni tu już też mam dosyć sporo, widzę, których mogę sobie wykupić. A żeby też wykupić wszystkie, to też pewnie hajsu potrzeba, znaczy tych dusz. Podobno czeka was niezła zabawa. Sobie podlecę do Dis, bo tam chyba ostatnio się coś odblokowało. Tak mi się wydaje. Tutaj wpis można sobie zaktualizować. Jeźdźcy. O, bo praktycznie bym miał właśnie wszystko. Monety przewoźnika są bardzo rzadkie. Skąd je macie? Zemsta. Zwiększa obrażenie kontrującego bloku wojny o 40, zasięg trzęsienia o 50? Zwiększa zasięg i obrażenie od pędzącego meteoru. A, to jest ten. A pędzący meteor to będzie... Ten synchronizacja jakaś.
Łączenie udoskonalenia pełni combo umożliwia natychmiastowe ładowanie poziomu trzeciego udoskonalenia, które... No dobra, tu może któreś... Nie będzie to... Wszystko ma swoją cenę. Kontry jakieś może dużo nie robię, ale... coś tam... Może kiedyś się nauczę. Okej, okay, to z powrotem do Edenu pewnie. Miejsce muszą wrócić do Edenu, aby odnaleźć prakamień, potężny artefakt, który pozwoli im zamknąć portal Lucyfera. No i tu już widać trochę jest do roboty. Tych nefilimów pewnie będę mógł sobie tutaj jednej istoty nie odblokowałem, że tak powiem. Tu też? O, to ciekawe. Let's go! Poziom mam zdecydowanie chyba wyższy, bo mam po 500, a tu było 360 chyba potrzebny. A, niech to będzie nasza ostatnia wizyta. Popieram. Znajdźmy prakamień i nigdy już tu nie wracajmy. Ale ten... W sumie mogę sobie na... wyższy poziom trudności zrobić. Następnym razem powystrzelam! Ej, jakieś robaczki. O, jakiś większy robaczek. Pokonaj 50 larw. Bożeż ty. On tu zniknął. Tak? Chwila. Roty anioły przed ich zepsutymi braćmi. Znajdź prakamień, okej. Okay. I to ten... tych robaków to chyba było... z takich tych pobocznych. To co zmienia na laser? Skrzynia. O. Ogólnie ładnie tu. Czyli jeszcze można tutaj sobie... O, żeż ty. To mi się zablokowało. Coś tu nie złapało, tak jak mi się wydaje. Dobra, sam mogę kogoś przyzwać, ale nie potrzebuję. O! A to co? Ej. No. O! Ale cwaniaki! I może tu dolecę? Aj nie. To pewnie tu będzie jakieś przejście. A tu są monety, tak? I na kamienną skórę. Okej, okay, nie wiem czy go zgniótł, ale... tego na pewno zgniótł. Okej, wojna też nie jest z... Potrzebuję dwa kamienia, a ja mam... cztery w sumie. Można by chyba tu wejść, podejrzewam, ale może sobie... później to zrobię. Dobra. Tam niby można jakoś wskoczyć, ale nie wiem, czy to mi się uda. Może tutaj? Przez to? A, jednak nie doskoczę. Chodno tutaj nie można. O! O! Zdrajcy! Dołączycie do reszty Nefilim w nicości. Wojno, czy te anioły nie wyglądają jakoś... dziwnie? Jak Lucyfer wypaczył to miejsce. Do tych śmierci. To nawet było dobre. O! Zacznijmy od tych tutaj. O, żeż ty. No mieczem go rzuca, wow. Wow. Bożeż ty. To ptaszek jest.
Co się stało? Tylko mrok. Halo, czy ja zginąłem, czy co? Czy wypadłem? Macie czelność. Abaddon. No, on się pojawił się w poprzednich częściach. Nie, w jedynce. Nie wracamy z własnej wojny. Wojna z wojną gada. Jesteś tu od czasu wojny? Od czasu rzezi. Tak. Chronię tę krainę przed kolejnymi najazdami. On w jedynce był. No. Tajemnic przed barbarzyńcami. Takimi jak wy. Ścigamy Lucyfera. Zdaje się, że już się spotkaliście. Rozgromił nas. Wypaczył moich żołnierzy. Nawet Astarte, moja ulubienica, stała się inna. Rozprawiliśmy się z Astarte. Nie będzie już dręczyć umarłych. Chyba powinienem wam podziękować. Tamten potwór to nie była Astarte. Była dla mnie kimś wyjątkowym. Nie znalazłbym siły, by potraktować ją jak wroga. Oddaliście mi przysługę, ale zło nadal trawi nasze oddziały. Gnębią nas spaczone anioły. Pokonanie ich byłoby wielką łaską i ugodziłoby w ambicje Lucyfera. Zróbcie to, aż znajdę źródło zepsucia. Ciekawe. Pozbędziemy się wszelkiego spaczenia. O ile będzie nam po drodze. Mamy więc chwilowy rozejm. Ostatnio sporo ich zawieramy. Okej. Czyli tak jak było napisane tam w tych dodatkowych zadaniach, żeby uratować aniołki. Jeszcze bym tu się może trochę rozejrzał, bo to... Widać, że chyba już się tu nie wrócę. No, znaczy na razie. Więc się tu rozejrzę. Trochę. Tak by tutaj kamera się zmieniała. I chciała coś pokazać. Albo po prostu tak tutaj było. Okej, okay, czyli tutaj chyba w sumie nawet nie doskoczę. Bo nawet nie ma szans. Będę pewnie gdzieś tam od innej strony przejście. Znaczy tak podejrzewam, ale to mogę się mylić. Ajajaj. Nowego! Wprowadziliście na nas zgubę! A już koniec! One mnie atakują? Nie. Chyba nie. Mam nadzieję, że nie. Jest już tylko mrok. Oj, właśnie. Tego się obawiałem, że mnie tu... Ej! Zepsutymi brać? Ej, czemu? Coś tu się chyba nie... ten... zepsuło. Burtowałem te anioły. Chyba, że ich zabili. No to mogłem już nie uratować. Okej, tutaj jest... podejrzewam, że ten... będzie możliwość... zdobycia nowego przedmiotu. 30 tych żetonów, kurde. Ślizg zadaje minimalne obrażenia zgodnie z siłą ataku. Ciekawe. Czyli musiałem ich tu jakoś, kurczę, uratować. O, tu jest właśnie takie coś do... co by się przydało odkryć. Okej, czyli chyba muszę iść tu po schodach. Wow! Fajnie. Fajnie to wyglądało. No właśnie, bo tutaj kiedy ewidentnie ołtarz stwórcy. No właśnie.
Czyli chyba już zdobyłem ten przedmiot, który mi tu będzie potrzebny. Co to jest? Iskra Eteru. Gdy aktualny platformę ten można wysłać iskrę, aby znaleźć i zasilić nieaktywny panel Eteru. To nowe szyły iskry na niewielką odległość, która... No dobra. Gdy jesteś pod planeteru, dobra. Nie jestem znawcą, ale to chyba prakamień. Masz sobie dość boskiej mocy, by formować światy. Trzeba z nim uważać. Wielka moc, odpowiedzialna. Mordercy! No. Puścimy Astartę! Twoja obecność plugawi to miejsce. No i mnie zamkną tu, no. To jest jak ten. Wow, wow! Holy shit. Trochę wygląda jak ten. Ten postrach. Nie wiem, czy kto tam? No taki tych, co tam wcześniej zabiłem, też taki. Rycerzy. Aj, kurde. Idź w stronę światła. Zasłonili trochę, ale... Pójdzie. Czyli co, trzeba wejść tu, tak? Wow! I tym steruje, tak? Nice! I się otworzy. I chyba już się nie zamknie pewnie. Nie schowa, znaczy się. Nice, fajnie. No to już mam przedmiot, który brakował mi. I to by było wszystko. No teraz... Niech Wulgrim się przygotuje. Czekajcie, jeźdźcy. Użyczcie nam siły. Pomóżcie oczyścić to miejsce. Chyba mam dość sprzątania jak na jeden dzień. Moglibyśmy to dokończyć. Nasi polegli bracia też zaznaliby spokoju. Naprawdę nie chce mi się tu siedzieć, wiesz? Im dłużej tu tkwimy, tym bardziej Lucyfer się oddala. Posłuchajcie. Tam na górze panoszy się plugastwo. Sieje zepsucie wśród moich sióstr i braci. Nie mogę już wysyłać więcej żołnierzy. Polegli walczą teraz u jego boku. Proszę was, wejdźcie tam i zniszczcie go. Załatwione. No, teraz tak ten... Spojrzałem, że trochę czas ucieka. Znaczy już się skończył praktycznie, bo... 32... 3 minutki, no. Okej. Okay. O, tu będzie walka z bossem. To ja bym sobie tylko... to zobaczę. Jak tu muszę... A czy to przyspiesza? Czasem? Tak chyba szybciej trochę. Tylko to sobie chciałem zaktywować i... takie buty. I sobie zakończę ten odcinek, więc wielkie dzięki za oglądanie. Na razie. Hej.